WDDW, Poland. Запас колбасит соло, колбасер по пояс голый. Robimy reportaż o dresiarzach. Chciałem się zapytać, czy lubisz dresiarzy? Znaczy, no nie mam nic, znaczy, czy lubię dresiarzy. No, ja szczerze powiedziawszy nie spotykam się z typowymi dresiarzami, jeszcze w zależności jak rozumiemy dresiarzy, czy rozumiemy ich jako tych takich, no powiedzmy, nie wiem, jakichś takich cwaniaczków, którzy w jakiś sposób tam też kradną, jakoś tam, no troszeczkę powiedzmy tak chuliganią, czy po prostu nie, no dresiarz w sensie, że ktoś, kto po prostu chodzi na sportowo, nie, no to tu akurat to żadnych zastrzeżeń nie mam. No ale mówię, no czy do jednych i do drugich raczej tak się nie spotykam z takimi osobami. I generalnie nie masz własnego doświadczenia złego lub dobrego z dresiarzami? Znaczy, no może jedno życiowe, tak. No raz mi się przytrafiło, właśnie tak miałem do czynienia z dresiarzem, który oskubał moje oszczędności, to co miałem w kieszeni, to właśnie oskubał. No i no, niezbyt mile wspominam, nie? No i raczej bym tępił to takie zachowanie. To tylko dresowy styl i się wierzy dobry kiko. I tak ma być, i tak ma zostać. Sorry, chcielibyśmy ci odpowiedzieć na jedno krótkie pytanie. Co sądzicie o dresiarzach? Zależy jakich. Są dresy, są szelesty i są pierdolone skurwysyny. Aha. Zależy. Jak ktoś się do ciebie przypieprza, to jest kiepsko, ale jeżeli dres jest w zależności od tego, czy ktoś chodzi w dresie, a jest dresem, to jest jednak duża różnica. No dobra, a co sądzisz o tych, co chodzą w dresie i za bardzo nie są dresierzami? No to jak komu wygodnie, tak? Ja na przykład chodzę w rurkach. A ci, co są dresiarzami? No to jest dla mnie już patologia trochę, no bo co, zachowują się, jakby skończyli psychologię, tak? Ciągle się pytają u kogoś, czy ma jakiś problem, no nie wiem, dla mnie to jest akurat beznadziejna opcja. Wiesz, idziesz sobie spokojnie i nagle podbija do ciebie 10 dresów i chce cię klepać. Kurwa, rodnych również na tym mówię! Weź tego Wojkowa w łeb jedni! Weź go! Po ciebie mówię! Co pani sądzi o dresiarzach? Wczoraj właśnie zaczepił nas jeden w metrze, mojego kolegę, i powiedział mu, że wygląda jak pedał. I powiedział, że właśnie dres jest najlepszy. No i... a ja nic nie sądzę. To chyba nie zależy od ubrania, tylko raczej od wszystkiego innego. Co się sądzi o kimś? Klata plecy barki, klata plecy barki, klata plecy barki, od tego są ciężarki. Klata plecy barki, klata plecy barki. Zadać jedno krótkie pytanie. Powiedz mi, co sądzisz o dresiarzach? Sądzisz o dresiarzach, zależy jakich, nie? Są spoko dresiarzy i są chujowi dresiarzy. A masz jakichś znajomych dresiarzy? Z dwóch, trzech. A jakieś przykre doświadczenia bądź miłe doświadczenia z dresiarzami? Przykre i nie przykre. No różnie, co mówię wam, są gorsi i lepsi. Dresy moje ukochane, ja zakładam was nad ranem. Co pani myśli o dresiarzach? Mam trzy paski na ramionach, każda laska jest już poważna. No, bardzo w porządku ludzie na pewno. A umówiłaby się pani z takim dresiarzem? Nie, no żartuję. No słabo. To już takie pozostałość po... nie wiem, po przyszłości jakaś. No, czyli przykre doświadczenia, tak? Znaczy, żadnych przykrych doświadczeń nie mam z dresiarzami, na pewno, ale no, słabo, no już teraz to nie jest. Kiedyś jeszcze to było tak, że było to, powiedzmy, modne, dużo ludzi chodziło w dresach, tak? A teraz to jest taki... no, dresiarz to taki... niefajny ktoś. Czyli źle się kojarzy, tak? Źle się kojarzy, tak. Przepraszam bardzo, czy mogę pani zadać jedno krótkie pytanie? Czyli dobra, nie mogę. Masz frekwencję. Uważaj, z tym. Przepraszam, czy mogę pani zadać jedno krótkie pytanie? Zasadzić idzie. Nikt się nie słyszy, stary. Przepraszam, czy mogę pani zadać jedno krótkie pytanie? Okej. Okay. No pabla espanol? Ja do pana. Robimy taki kontrowersyjny dokument o dresiarzach. Ja nie jestem dresiarzem, chociaż tak się ubrałem. Dlatego pytanie o stereotypy. Co myślicie o dresiarzach? O dresiarze? Brak. Nie wiem, co można myśleć. Nie, dobra. Nie, sorry. Trudne pytanie. Z cyklu Pan Tadeusz i dresiarz. A takie pytanie na boku. Czy uważasz, że ta marihuana, o której było tak ostatnio głośno, powinna być zalegalizowana?
Jeżeli do pewnej ilości, to tak, ale żeby nie przesadzać z ilością. Rozumiem, w małych ilościach tak. Yeah. Do you? I do. All right. Where are you from then? Finland. Finland. All right. So come on, join us. Ja żartowałem, jestem z Polski, no kurwa. Ale nie, poważnie. No pytamy się, czy lubisz dresiarzy, czy miałeś... Nie, bo do dresiarzy nie ma problemu. Ja stanę tyłem. Posłuchaj. Posłuchaj, chodzi o to, że... Że właśnie polska piłka nożna... Kiedyś stereotyp dresiarza to był chuligan, to był taki chłopak z baseballem, to był złodziej radiofonii, telewizji, samochodu. Wracam środami, po meczach Legii, pociągiem, są dresiarze, jak najbardziej. Jakie są jeszcze atrybuty dresiarza? Skarpetki na dresach. Proszę, szanowni państwo, moglibyśmy przeszkodzić z jednym pytaniem? Tak, robimy program o bezpieczeństwie i dresiarzach. Czy nadal stanowią zagrożenie dla naszych ulic? Stanowią zagrożenie, tak. Czy miałeś jakieś przykre doświadczenie z dresiarzami? Bardzo rzadko. Czyli stanowią, ale rzadko ich widujesz? Nie, dosyć często, chociażby słownie. A, czyli słychać ich na ulicy? Słychać... Czyli jeszcze nigdy mnie żaden nie pobił, ale było czasami niebezpiecznie. Czy uważasz, że ludzie, gdyby wszyscy się ubierali w dresy, to zniknąłby stereotyp dresiarza? Zginęłaby moda. Zginęłaby moda? No, ciekawe. Każdą chwilą cieszę się, którą w życiu doświadczyłem. Generalnie stereotyp dresiarza nadal tkwi w waszej świadomości, boicie się wychodzić po godzinach na ulicę na przykład. Nie boję się, ale jest dużo dresiarzy. A można zapytać, w jakim rejonie Warszawy mieszkasz? Wola, Bemowo, to tam są. Tym człowiekiem na ulicę. No ja mieszkam na Okęciu, ale tam raczej nie ma zbyt wielu dresiarzy. A czujesz się bezpieczny w swojej okolicy? Tak. Tak. Czyli generalnie miasto spełnia swoją funkcję, tak? I policja sprawnie eliminuje zagrożenie, tak? Nie czuję się bezpiecznie dlatego, że są policjanci, tylko po prostu się nie boję tych całych dresiarzy i w ogóle. A, czyli na przykład podchodzi do ciebie dresiarz, tak mówię, maleńka... Podszedł. Nigdy do mnie nie podszedł, więc... Nie masz złego doświadczenia. Czy dresiarze zniknęli z ulicy i czy czujesz się bezpieczna na ulicach Warszawy? Czy ja wiem? Czuję się bezpieczna w sumie, ale czy zniknęli? Chyba nie. Jest ich bardzo dużo, raczej w okolicach Pragi Północ. I to jest chyba najniebezpieczniejsza dzielnica Warszawy. I w sumie tyle. Miałeś jakieś złe doświadczenia z dresiarzami? Na całe szczęście nie. A czy znasz może jakieś złe historie o dresiarzach? Nie. Czyli generalnie, gdyby ktoś powiedział tobie, że dresy są złe i taka propaganda w telewizji by powstała, to nie uwierzyłabyś w tą historię? Nie uwierzyłabym. A czy chuligani, dlaczego uważasz, że chuligani ubierają się w dresy? Nie mam pojęcia, nie wiem. Okej. Czy generalnie uważasz Warszawę za bezpieczne miasto? Zdecydowanie tak. A mogę się tak mniej więcej zapytać, w którym rejonie Warszawy mieszkasz? Sadka Kępa. No to bardzo bezpieczna okolica. No, najlepsza. Krótkie pytanie będzie. Widzę, macie kaski. Jesteście motocyklistami? Czy tak? No tak. Okej, okay, a czy jesteście dresiarzami? Nie. A... Wesele, co jest? No, kiedy. To jak to jest być dresiarzem? O Jezu, musiałeś się sprzedać 3 lata temu, bo teraz to nie wiem. To dlaczego zrezygnowałeś z tego zawodu? No jak oni mają, nie wiem, No nie wiem, głupi są wszyscy dresiarze, no Jezu. Spierdalaj. Ale powiedz, czy dresiarz jest niebezpieczny dla społeczeństwa, czy to jest taki... Jaki jest dresiarz? Scharakteryzuj, jakie są atrybuty dresiarza, jaki jest charakter? Różni są dresiarze. Jedni są głupi tacy, że wiesz, za 5 zł by napierdolili kogoś, a drudzy to po prostu chodzą w dresach, bo lubią. Taka moda. Taka moda, dokładnie. A czy macie kolegów dresiarzy? No mamy. Znamy paru. I jak? W porządku? Są w porze? Chodzą na studia? Nie, no na studia chyba nie. Gdyby na przykład był zakaz noszenia dresów i wszyscy musieliby nosić marynarki i koszule... Jest coś takiego, że jak to? Że nie szata, czy nie człowieka. Tak, ja też coś takiego pamiętam, tylko właśnie czy rzeczywiście szata by wtedy zmieniła człowieka? No ja sądzę, że nie. Ale jak na przykład idziesz do biura i
pracodawca prosi cię, o dzisiaj musisz chodzić ładnie ubrany, bo reprezentujesz naszą firmę i nigdy w życiu nie zaprosiłby cię na rozmowę w dresach na przykład. Ja sądzę, że trzeba ubierać się stosownie do sytuacji. No, nie można iść w dresie na przykład do kościoła, tak, ale nie pójdzie się w garniturze na siłownię, tak, czy na basen. Dobra uwaga, to powiedz mi, czy widziałeś kiedyś dresa w kościele? Znaczy dresa w kościele to znaczy, że był ubrany w dresie, bo ja na przykład mieszkam pod Warszawą, gdzie jest dużo dresów, tak, no i normalnie wszyscy chodzą do kościoła. Czyli można powiedzieć, że widziałem dresa. A, bo tak, ma chłopak rację, bo są dresiarze, którzy zmieniają image. Oni nakładają białą koszulę i lakierki wtedy, nie? No możliwe, no. No było takie zdjęcie na kwejku, co ten dres na ślub poszedł i biały dres od świetnie założył. A dół miał dres. Wielkie dzięki, to było zarąbiste, dzięki. A skąd macie motory? Ale legalnie? Legalnie.